Drogie panie, od wiek wieków jest wiadome, że żaden facet na świecie nie jest w stanie sam z siebie lub pod wpływem lektury, lub pod wpływem filmów, lub pod wpływem encyklopedii zrozumieć kobietę. Facet w swoim świecie nie jest w stanie myśleć wielopoziomowo, tak jak robią to kobiety. Ten facet jest w stanie myśleć tylko o jednej rzeczy naraz, a więc nie jest w stanie jednocześnie myśleć o 15 rzeczach. I dlatego nie jest to możliwe, żeby zrozumiał kobietę sam z siebie. I, drogie panie, istnieje maleńka furtka, maleńki wyłom w tej barierze, w tym murze ograniczającym mężczyznę. Tą furtką jesteście wy same. To znaczy, istnieje możliwość, żeby ten facet, ten mężczyzna przez jakiś czas nie rozumiał, ale poczuł to, co wy czujecie. Natomiast, żeby do tego doszło, żeby nastąpił taki cudowny moment w waszym życiu, kiedy patrzysz na faceta w twoim życiu, nie w waszym, w twoim życiu, żeby nastąpił taki moment, kiedy patrzysz na faceta i czujesz się bezgranicznie szczęśliwa, bo ten facet ciebie rozumie, bo ten facet ciebie czuje, bo ten facet nie dość, że patrz jak w obraz, to jeszcze jest w stanie odczytać twoje niewypowiedziane myśli. Ale żeby to nastąpiło, to istnieje do tego tylko jedna i jedyna droga. Ty musisz zrobić to pierwsza. Ty masz pierwsza zrozumieć faceta, a wtedy dopiero może nastąpić taki moment, że on ciebie poczuje. On zrozumie ciebie, czyli będzie odbierał ciebie w taki sposób, jakbyś chciała, w taki sposób, jak tego pragnęłaś całe życie, w taki sposób, jaki to jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy facet kocha cię całym sobą i nawet sercem, a nie tylko umysłem, jak się domyślasz. Życzę ci tego, dlatego zrozum faceta. Proszę.